Cześć Wilson.pl, witam bardzo serdecznie. Cześć Mikasa. Jakby ktoś mi mógł powiedzieć, dlaczego podłączam pada pod ten zdawniony komputer i ten zdawniony komputer tego pada nie widzi, a pad przy podłączeniu burczał. By tylko ktoś byłby mi w stanie to wytłumaczyć, byłbym bardzo wdzięczny. Bo taki se problem nastąpił właśnie, że komputer postanowił nie widzieć pada. I męczę się tak z tym padem już dobrą chwilę. Bo bez niego ja w Dragon Age'a nie gram bez pada po prostu. Miałem kabel, który mi działał kiedyś na pewno, ale go komuś oddałem. I bo ten ktoś potrzebował telefonu i ładowarki. To był jedyny kabel, który mi tak na pewno działał. Zerknę jeszcze tutaj w moją listę kabelków. Czegoś nie mam, ale jest to wielce wątpliwe. Ten też nie będzie działać. Nie, ten też nie będzie działać. Nie mogę podłączyć od mojej ładowarki od telefonu, ponieważ mam niepasujące wejście od ładowarki. I pad burczy i powinien działać w tym momencie. Ale nie działa. A na domiar złego, mój pad od Xboxa nie zawiera modułu tego Bluetooth. Co za tym idzie, nie podłączę go sobie Bluetoothem do komputera. I jest problem spory. A ten pad jest już taki zmarnowany, że nie będzie chciał działać. Dam mu jedną, jedyną szansę, ale. Ale on do działających po prostu już nie należy. Wszystko tu się zepsuło, już co tylko mogło. Więc jak nie zadziała, no to jestem w pupie. Wiecie, że niby zadziałał? Niby działa.
Dobrze, niby działa ten mój stary, zmarnowany padzik. Muszę. I tak, Ola, o tobie mówię. To ty mi zajumałaś jedyny działający w ten sposób kabel. Muszę sobie sprawić po prostu lepszego pada do Xboxa, który obsługuje Bluetooth. Będzie dobrze. Przynajmniej taką mam nadzieję. Telefon się podładował. Teraz będę miał podgląd na to, jak mnie obgadujecie. Ogólnie, Ola, kabel działa, tylko wejście w telefonie jest zepsute. Bo kabelek działa bez zarzutu. Kabel był nowy. Wejście w telefonie jest zepsute. No to go dojechałaś. Ja ci dawałem działający. Jeszcze z niego korzystałem właśnie, bo podłączałem sobie pada od Xboxa do komputera. I działało. Więc to ty zepsułaś. Spoko, kupię sobie. Black Friday to może mi się uda wyhaczyć coś w jakiejś fajnej cenie. Ale wy nie widzicie gry. Gra się włączyła, ale wy jej nie widzicie. Taka z was. Tak, już to zmieniam. Słuchajcie. Za chwilę. Za chwilkę wszystko będzie w końcu działać. O, kochanka do mnie pisze. No bo tu było na Citadel. My chcemy Dragon Age'a, żeby przechwytywało. He? He he he? Co jest kurka wodna? Piknie, mamy Dragon Age'a. Mili państwo. Troszkę głośno jest chyba, co? Nie pamiętam, jak w to się grało. Pamiętam, że miałem builda pod łucznika. Niezbyt wiem, co ja tu robiłem. Jeny, jak w to się grało? Nie, że znowu nie ma, tylko jest ekran ładowania. Chyba, że faktycznie mnie OBS troluje, ale... Halo? Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, Jakubie. Mówiłem, że jest Ola. Nie okłamuj mnie.
Co my tu robiliśmy i jak w to się grało? Jaka Ola? Co ty do mnie mówisz? Aha, live'a masz teraz, tak? Tak, mam live'a z Dragon Age'a. Co? Tutaj, tylko cywilizacja. Gram w najlepszą grę we wszechświecie. Jednym z najwspanialszych buildów na świecie, czyli... Łotrzykiem. Łucznikiem zabójcą takim. To jest taka fajna hybryda. Mhm. Ola jest znowu głodna i pisze, że masz się podzielić posiłkiem. Nie, ale to, że Ola jest głodna, to już nic nowego. Ola, tobie wystarczy. Wbiliśmy nowy poziom, 21. Palgumę napisała. Nasze pływy wzrastają. Idziemy zamknąć tą szczelinę. Jeny jaka, ta gra jest dobra. Kiedy masz ochotę na Mass Effecta, ale kończysz przy Dragon Age'u. Dobra, trzeba szybko osłabić szczelinę. Aha, zresetowała się chyba. Okej. Rozumiem. Dobra. Czemu mi buraku Niku kradłeś? To już dawno. I to nie jest ukradziony nick, tylko postacie żeńskie zacząłem tak zawsze nazywać w grach. Come on. Nie nazwę elfickiego łucznika kobiety Karolski. To by było co najmniej dziwne. Jednak zacząłeś od nowa, nie? Nie. Kontynuuję to, co ostatnio, dawno temu. Bo bardzo dawno temu, ale kontynuuję. A co to za pasek u góry? A taki ozdobny sobie. W sumie mogę go wyłączyć, bo on tu nie pasuje, bo u góry nie ma kompasu. W grach, w których jest kompas, on go ładnie, wiesz, podkreśla. Mhm. Ale masz rację, mogę go... O. Mogę go zniknąć magicznie. Nawet kamerkę w dobrym miejscu udało mi się ustawić, nie? Bo nic nie zasłaniam. Całe życie na farcie. Dokładnie. Ale ten pasek jest ładny, mi się podoba. Na przykład w Citadelu bardzo ładnie wygląda. A? Piracki Cordelas, okej. Rozumiem. Dobra, gdzie się udać? Zabezpiecz trzecią wieżę. A, dobra, jakieś wieże tu miałem zabezpieczyć. Ja nic nie pamiętam, co ja tu miałem zrobić w tej lokacji. Ale pamiętam, że obiecałem, że ta lokacja będzie cała na live'ach. Ubiliśmy tu smoka, właśnie! Tutaj jest parę smoków do zabicia i chyba teraz zbliżamy się do kolejnego, więc warto oglądać. Jak smoki sobie klikam z moją drużyną. O kurde, tu są ci czerwoni templariusze. Nieprzyjemne gnojki. Za dwóch. Okej.
Oni chyba nie chcą po nerach. Dobra. To był niezły sukces. Idziemy zająć trzecią wieżę dla inkwizycji. Proszę bardzo. I lecimy wykonywać kolejne zadania w tym rejonie. O nieprzyjemnym klimacie, prawdę powiedziawszy. Mamy jeszcze trochę expa do rozdania. Ale to myślę, że wszystko z czasem. To jest szybka podróż i wyjście z lokacji już chyba. Zobaczmy mapę. Tak, to już jest wyjście do mapy świata, więc tu mamy... Zabić Hibernala. Idziemy po smoka, moi drodzy. To jest zawsze najciekawsze. Przynajmniej tak mi się wydaje, że fajnie się ogląda, jak się tłucze smoka po kasku. Regiony w Emprise du Lion. A, jesteśmy w Emprise du Lion. Dobrze, teraz pamiętam, gdzie jesteśmy. Robimy lokację na 100%. Do smoka chyba zejście jest tędy. Myślę, że jeszcze gdzieś głębiej znajdziemy przejście. Słoneczne źródła, a tu coś. O, już słyszę, jak bestia wyje, słuchajcie. To będzie dobre. Zbierzemy po drodze też trochę tych minerałów, bo to się zawsze przyda. W naszej wędrówce. Pod którym była ta aktywna pauza w czasie walki. O, tutaj, doskonale. No. To ja już wiem wszystko. Wyje jak synek, tak, ten smok inaczej, nie ten smok wyje jak mój kot, tylko mój kot wyje jak smok. Wyżynny pustoszyciel, wjedziemy w niego. To nie, bo to mu za dużo krzywdy raczej nie zrobi. Walimy go po łbie. Smoki to zawsze jednak jakieś wyzwanie, trochę większe. Dobra, walniemy mu tym, to go zaboli. Może po łapach. Dobra. Zadaliśmy mu bardzo dobre obrażenia. Patrzcie, on wywołuje takie jakieś ataki obszarowe. Dobra, to jest to przyciąganie. Dobra, tłuczemy typiarza dalej. O, nie zdążyłem. Come on! Dobra. Musimy szybki resurrect machnąć. Okej. Miksturę regeneracji. Machniemy w niego słojem pszczół. Na pewno go to zaboli. Tu zawsze jest damage od zatrucia. Dla naszego niemilca. On jest twardy, możemy sobie z nim nie poradzić. Chociaż... W momencie przebicia tego pancerza to otrzymuje niemałe obrażenia, więc... Uciekaj! Man down, man down! Dobra, niemilec nam załatwił
Halo, halo, wróciłem. Niemilec nam załatwił byczka. O nie, 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 nie! Musimy podnieść byczka. O Jezu, jakieś frajerbole w nas. Nie pokonamy tego smoka. Wydaje mi się, że faktycznie nie mamy szans. I chyba czas na tactical retreat. Ile tam będziesz streamka z Dragon Age'a wprowadził? A nie planuję z długiego. Max godzinka. Dobrze, dobrze. Dobra, mikstura regeneracji. Może jeszcze to kernę. Jednego smoka raz udało mi się kernąć. On ma 23 poziom i jest zaznaczony czaszką, więc kopałem się w to trochę. Ale mam takiego nieśmiertelnego tanka. Stary, wymaksowany Blackwall jest po prostu immortal, nie? No, ale to prawda. Nie, on jest niby, wiesz, niby te same skille może mieć co Cassandra, ale jakoś tak nie wiem. Ale to Blackwall jest nieśmiertelny. Tak, jakoś dłużej wytrzymuje walce niż Cassandra. No stary, mój Blackwall ma tak, niebieski pancerz. Zwykły pancerz, który mu w ogóle nie zszedł jeszcze w ciągu całej walki ani razu. Uciekać! Oj, koniec. I tak naprawdę Blackwall jest takim byczkiem, jakiego ta gra nie widziała, nie? Nawet żelazny byk nie jest takim byczkiem. Śmiałe oskarże. Mam pytanie, jakie ty... Czy ty masz jakąś strategię na to, jak ten smog zaczyna cię przyciągać? Wiesz co? Bo ja po prostu staram... animację, rzucam tarczę, bo ja gram magiem. Narzucam tarczę, kiedy zaczyna animację. Taktyczna pauza i tarcza. Na ten, wiesz, na... Przede wszystkim na mnie i mojego maga supportującego. A to ja gram dwóch mele. Ja no, gram byczka, gram Blackwalla, gram na Doriana. I na siebie. No ja też, to jest też mój ulubiony skład, tylko że zamiast łucznikiem ja jestem też magiem. A ja uwielbiam, ja wszystkie Dragon Age zawsze gram rogalami. Tak samo jak grałem w dwójkę, to mój Hawk to musiał być po prostu rogal, nie? Ubóstwiam. Ej, uwalimy go! Uwalę go! Normalnie, patrz, z Blackwallem go wysolujemy. Bo Blackwall po prostu jest nieśmiertelny. Czy ty to widzisz? Ten smog go nawet nie tknie. Aktualnie nie patrzę, bo odpalam gierkę, ale wiem o co chodzi, bo ostatnio też na tych szmaragdowych równinach smog na okupy. A ja jestem w Emprise du Lion. Ale sobie skubaniec armora nałożył teraz. Umieram. Heroes never die. Ja ogólnie staram się zawsze odskoczyć, jak ten smog zaczyna przyciągać. Bo mam taki skill, że odskakiwać mogę. Dobra, podniesiemy byczka albo Doriana. Bo tankowaniem Blackwall się zajmie na spokojnie. Ja dobra. Mam ten pierścień, że jak nie otrzymuję obrażeń przez jakiś czas, to robię się niewidzialny, nie? I po prostu, wiesz... To musisz robić miazgę kogoś, tym magiem, co? Ja się robię niewidzialny i podbiegam i go sobie podnoszę i dopiero walczę, nie? Znaczy ja mam niewidzialność na skillu, nie? Więc mi to, wiesz... Zatrucie. Później będę miał taki skill rzut sztyletem z profesji. O, stun. Niefajny stun, nie podoba mi się. Ale dobra,
Pauza taktyczna i po kolei teraz. Walnij se potka, byku. I ty, byku. Odsuń się z tego! A, przyzwał te małe spierdoliny. Ja mam coś takiego, chyba że po wyjściu z ukrycia bije kryta, ale trochę to czasem nie działa. Dobra, to jest do zrobienia. To będzie długa walka, ale do wygrania. Wszyscy wrócili do pełni sił. Ale twardy skubany jest. Twardy, nie powiem. Może w ten sposób bym... A nie mogę, bo jest w stunie. Anaki. O, dobra. Ale teraz tak zupełnie bez kapy, jak o tym powiedzieliśmy głośno, to różnica Blackwall a Cassandra faktycznie jest ogromna. Dobra, mamy... Houston, mamy problem! Black Walkery. Dobra, 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 podnoś byka, podnoś byka. Dobra, byk podniesiony. Jazda dalej. Oj, stun. Przypał, problemy.
Ale jazda bez trzymanki. Został mi już sam Blackwall. On ci to wytankuje. Tak, tylko muszę się przerżnąć przez te małe smoczki jakoś, a Blackwall nie ma obrażeń. To jest ten z gatunku, co tak, co wzywa smoczki małe. No. Jak przerżnę się przez te małe, to dopiero będę w stanie wskrzesić sobie drużynę. Dobra, zostały mi dwa te małe. Może faktycznie skupię się na zabiciu ich. No ale ewidentnie Blackwall jest po prostu nieśmiertelny, nie? Problem polega na tym, że on maksymalnie za 300 pierdolnie ze skilla, nie? A ja tam... No i przyzwał ich więcej, kuźwa. Dobra, Doriana. Dobra, podniosłem Doriana. Gdzie jest byczek? Tu leży byczek. Byczek podniesiony. Prowokacja. No i byczek umarł. Kuźwa mać. Smok musiał w niego akurat wbiec. Będę to 5 godzin robił. Cały live będę próbował zatłuc jednego smoka. I czy się wytrwały? No ja jestem wytrwały. Problem polega na tym, że się na niego rzuciłem, nie uzupełniwszy w ogóle fotek. Dobra, żyje Dorian. I coś tam klepać zaczął. Teraz muszę jakoś pod byczka się dostać. No nie zbieraj ty teraz kamyku! Ej, Aleszal, kupiłem sobie Raymana trójkę przez Uplaya, bo na płycie już nie działa i nie ma nawet napisu. Polski. Muszę pobrać ze spisy. Śmieszniejsze info. W Mass Effect 1 w wersji na w płycie w CD Actionie jest po polsku, na Originie nie. Nawet napisów nie ma i trzeba pobrać zeta. Dobra, ej, ale jest plus taki, że stało się najlepszy możliwy scenariusz. Smok leje mnie, a Dorian żyje i ogarnia temat. To teraz jeszcze tylko podnieść moją postać. Byk się wypieprzył. Dobra, i teraz... Czy dam radę wyszydzić smoka? Ło kurwa, Blackwall na low! Co to się wydarzyło, że Blackwalla mam na low? Widocznie nie uzupełniasz pancerza. Dobra, już. Po ptokach. Pierdalną se pota i żyję. Mam problem z tym, czy byk jest użyteczny, czy w sumie jednak nie. Bo nie mam jeszcze wykupionego na nim tego skilla z lifestealem, jak ma low. Nie no... Blackwall, ty sam smoka nie zapierdolisz. Po co to się nie podle.
Missions. Dobra, byczek podniesiony. Mój największy problem jest taki, że ci towarzysze, kurwa, nie piją potek tych pobocznych. No to musisz im ustawić w strategii tej dodatkowej. I oni wtedy będą pić te wszystkie poty? Tak. Możesz im ustawić komendy, przy jakich poziomach czego mają to pić. Dobra, Dorian, napierdalaj. Thank you.
Jak tam idzie? Bywało lepiej. No to ci to jest dramat, kurwa. No naprawdę, ta walka już jest nudna. Kurwa, zdechnij w końcu. Myślę, że tak łatwo nie będzie. O kurwa, mam po teamie. Teraz ich rozjebie jak dojdę na polu. Spierdalamy! Dobra. Wait, pauza taktyczna. Ty se jebnij pota. Ty se jebnij pota. I tego pota. Czy to w ogóle kurwa nie wiem. A ty idź go kurwa tankuj. Jak chuj, kurwa, biegali jak cymbały. Upierdolę go Black Wallem? Nie wiem. Chyba tak. No chuj, będę lał go 5 godzin, ale go upierdolę, nie?
Dobra, dobra. Wstawaj, byku. Pysku go trzeba lać, to go zarąbiemy. Dobra, dobra. Full control, on jest do zrobienia. Przede wszystkim najpierw trzeba podnieść Doriana. Potem Dziabę. I insta Marci. Uciekła, dobra. Teraz byka. I przejąć kontrolę nad Dziabą, żeby się nie wyjebała. I ona... ona go upierdoli, bo ma największe obrażenia w całej drużynie. Tylko trzeba smart grać, żeby nie umarła. No patrzcie, no malow, robimy typa, robimy go. Normalnie, po mordzie, po mordzie. Dobra, odnowił sobie armor. Dupa, dobra. I od nowa. To podejście już było idealne. Teraz jeszcze raz tak samo. Najpierw Doriana. Bo to Lamus jest, zobaczcie. Gość już krwawi, jakby miał za chwilę, nie wiem. Podnieś Doriana. Zwyzywaj mu matkę prowokacją. Teraz Dziabę. No i normalnie lejemy typa. Czy wy widzicie, ile mu zdrowia zostało? Zdechnij! No zdechnij! Jest, kurwa! Jest! Kur... rozjebany! Kurwa, ile można? Kurwa, jeden brudny smok. Przecież zabiłem już takich tyle, że... Dobra, łatwo. Ale lutu tu leży po prostu teraz, z tych wszystkich małych pierdół i... Łatwo, słuchajcie. No to było łatwe w sumie. Ale w ogóle dowód na to, że Blackwall jest nieśmiertelny, nie? Blackwall jest po prostu immortal. Ano. Kończę to szary strażnik. Tak. Nie będziemy psuć innym zabawy. Tak, tak, jest szarym strażnikiem. Ale zaciesz, nie? Z zabicia jednego smoka po prostu.
lud z jego głowy zbierzemy na końcu. Kurwa, ale został jeszcze jeden. O kurwa, ale... Jaki... Ho, ho, ho! Ale rzeczy z niego wypadły. No, za taki lud to tam było warto pobiegać tym Black Wallem. Ale trzeba się wycofać już do jakiejś bazy, odnowić mikstury. Bo inaczej do kolejnego smoka nie podchodzę nawet, nie? Bo będę płakał w czasie tej walki. Just. A już słyszę, jak wyje kolejny. A ten następny już jest w ogóle z kilka poziomów wyżej, także... To był ten. Nie, ten drugi jest chyba mocniejszy. W jakim miejscu walczyłeś z nim? Emprise du Lion i walczyłem... W tych ruinach Koloseum, czy tam tak, na górze jakby? Tam na dole. W ruinach Koloseum na dole. Ten jest mocniejszy jeszcze chyba. Znaczy, załatwiłem tego na wejściu. Teraz jestem w Koloseum. I został jeszcze jeden. Dobra, jakby zobaczymy. Jeżeli znowu zobaczę, że jest aż tyle leveli w górę, to spierdalam sam. Ale najpierw karta postaci i poziom po prostu. Sabotażu nie, z podstępu... bo ja jeszcze nie zrobiłem tego. Nie zdobyłem mojego... Mów. Słówka im brakuje, kurwa. Nieważne. Weźmiemy sobie wyładowanie many. Na Dorianie. Jak uczynić Black Walla jeszcze bardziej nieśmiertelnym? To brzmi nieźle. A to? Prowokujesz woga tak skutecznie, że wpada szał i z biegiem czasu zadaje oraz otrzymuje coraz więcej obrażeń. Działa do chwili, kiedy wydostaniesz się z zasięgu ataku. Mech, takie sobie. Czy jesteśmy w stanie tu ulepszyć? Możesz wyzywać tylu wrogów, ilu zechcesz, zdolność nie ma czasu odnowienia. Bierzemy. No. I jeszcze byczek. A byczkowi wykupić musimy... Dobra, i więcej leczenia z pożarcia. A ja mam 7 punktów do rozdania na mojej postaci i po prostu czekam na profesję. Bo ja chcę profesję tą asasynowatą taką, a nie jestem jeszcze w stanie jej zdobyć. Halla, siemanko. Dobra, lecę. Łapę dałem, to lecę jak samolot w WTC na razie. Trzymaj się. Tam jest kolejny smok, tam jest okularum.
Ukończona operacja. Dobra, trzeba się przenieść ASAP do jakiejś kryjówki i się tu wyleczyć, bo no nie wyobrażam sobie teraz bez potek znowu ruszyć do boju. No nie skoczyłem. Mi się wydaje, czy live się znowu zepsuł. Nie wiem. Ekran live'a się zepsuł. I czemu nikt mi nic nie pisał? No kur... Jakim cudem to się zepsuło? Nie, co? Dobrze, jest. He? To się psuje czy nie psuje, czy tylko mi się telefon zepsuł? Bo ja już nie wiem. Pewnie co by się telefon zepsuł. U mnie w telefonie ucięło pół gry. Ale dobra, to never mind. Cześć El Diablo. Towarzyszy nie zmieniam, bo żadnych innych nie mam ochoty sobie brać. Dobra, uzupełnij, dalej. Kassandrę mam w nosie, Serę mam w nosie, Dorian uzupełnij. Blackwall uzupełnij i... Kurczę, gdyby nie to, że ja jestem młodszykiem, to bym miał w teamie Cole'a. I byczkowi uzupełniamy. No i widzisz, a że jesteś młodszykiem. O, ucięło, teraz tak. Czasem ucina, czasem nie ucina. Od czego to może być zależne? He, ale beka. Może zrobimy to w ten sposób? Requires medical. To jest normalnie czy nienormalnie? A, dobra. Ale jazda. Ej, już widzę, co się zepsuło i po prostu jestem w szoku. Skumajcie teraz. Czekajcie, muszę usunąć game capture. Usuń. Teraz muszę dodać od nowa game capture. Ale jazda. No. Dobra. Teraz. Działa. Jak się schrzani, to... To się najwyżej to zmieni. Dobra. Mapa zadań. No i mamy... Smoczunia. Moi drodzy. Tak, to będzie już potencjalnie problematyczne starcie. Zapewne. Ale nic, z czym byśmy sobie nie poradzili. Ile trwa strumyk? Godzinkę. Cały stream na jednego smoka to chyba bieda. Kuba, w co grasz? Raymana. Aha, czyli nie będziesz zły, jeżeli poprowadzę dłużej streamka? Nie będę. A więc moi drodzy, drugi smok. W ogóle wiesz, że wszystkie trzy miejsca walki ze smokami to są zepsute Kolosea, nie? Tak, aha. To dobrze wiedzieć. Zobaczymy, czy ten smok będzie faktycznie aż tyle potężniejszy. Mam nadzieję, że to był ten najpotężniejszy.
Dobra. A tak poza tym to nie sprawdziłem jeszcze tego ekwipunku, który dostaliśmy z tego smoka. To z drogi. Być może jest on na tyle dobry, że powinniśmy go używać, co? W sumie zerknijmy. Ekwipunek. Zbroja i teraz... Spadaj. Porównaj. Obrona w zwarciu, premia do leczenia i siła. Zdecydowanie nie na tą postać takie rzeczy. To również mnie nie ustawi. Myślę, że dla mnie tu nic ciekawego nie ma. Chociaż może jakiś pas. Tu mamy rozdarcie za trafienie. Myślę, że to rozdarcie jest obecnie najlepsze. Więc wejdziemy do Doriana ekwipunku i zobaczymy, czy Dorian po prostu czegoś... Nie, Dorian też nie. Blackwalla sprawdźmy przede wszystkim. Premia do leczenia, zwiększona obrona. Dużo, dużo lepszy hełm dla Blackwalla. Myślę, że on go dostanie nawet. Przede wszystkim nie sądzicie, że... Właśnie, mam wyłączone hełmy. Gdzie to się włącza? Są jakieś próby. To nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Zobaczmy, jak wygląda ten hełm Blackwalla nowy. O kurcze! Jaka szkoda, że ukrywa się wszystkim hełmy, a nie mogę na przykład tylko Blackwallowi włączyć, a resztę schować. Mówisz, aż taki dobry znalazłeś? No stary, zobacz, ale świetny jest ten hełm. Kuźwa, ten Blackwall wygląda teraz, nie? Ja pierdzielę. O matko. Naprawdę nie mogę wyłączyć widoczności na przykład tylko swojej postaci? Bullshit. Taki świetny znalazłem. Po prostu... Taki świetny jest, nie? Stary ten Blackwall. O Jezus. Oh my god. Jeszcze chyba mam dla niego nowe akcesorium lepsze. Maksimum gardy zwiększa, proszę bardzo. O Jezu. Maksimum wytrzymałości chyba, nie zostawimy mu kondycję. No ten Blackwall, o Jezu, ale on kozacki jest teraz. Oh my god. Broń jednoręczna. Nic ciekawego. Są sztylety. Lepszej tarczy raczej też nie będę miał na razie. Ale naprawdę... Ten Blackwall wywołuje u mnie taki zachwyt. Dobra. Nach. A on ma mistrzowską zbroję Herszta. Która jest swoją drogą bardzo dobra, więc ją zostawimy. I czy jakieś akcesorium mogę mu dać? Pas obrony wręcz. Znakomity pas odporności na ogień. Nie, zostawimy mu pas obrony wręcz. I ten wysysania życia. No, na mój hełm nawet nie patrzmy, bo jest po prostu tragiczny.
wręcz tragikomiczny. Czy nie ma jakichś akcesoriów fajnych? Jaki ja mam pas? Mam pas, który daje rozdarcie za trafienie, więc nie będę chciał go wymieniać w sumie. A coś dla Doriana? Wszystkim hełm Doriana jest taki XD. Okej, tu mamy arcymistrzowską zbroję czaromiota. Daje obronę, zdolności kosztują mniej i w ogóle wygląda nieźle. To co on ma obecnie daje mu kondycję, magię, siłę, spryt, zręczność. To są takie rzeczy, które są trochę mu niepotrzebne. Ale zwiększa maksimum many. Na razie mu to zostawię. O Jezu, jeszcze miałem akcesoria sprawdzić. Pas odporności duchowej, niech ma. Amulet odnowy, regeneruje manę w szybszym tempie, dobra. Kurczę, to... No trudno, musimy obejść się smakiem wyglądu naszego Blackwalla. No bo pozostałe postacie mają tak tragiczne hełmy, że po prostu nie mogę na nie patrzeć. Niestety, takie życie. Lecimy na naszego smoczka. Poza tym nie po to tyle się... Spuszczałem nad kreatorem postaci, żeby potem taki paskudny hełm ona miała założony, nie? Kurczę, to jest bolączka. Normalnie w grach to można ustawić, nie? Że w menu po prostu, dla każdego oddzielnie, kurczę. I Blackwallowi bym zostawił ten hełm, bo naprawdę ma świetny. Nie wiem, czy zerknąłeś, tak jak mówiłem. Akurat nie mogę, bo Rayman ten krzaczy po zrzuceniu, także... O kurczę. No wiesz, jaka to jest stara gierca. Domyślam się. Idziemy uwalić tego smoka. Raz a dobrze. Takie sprawy się załatwia. Bo kolega myślisz, że może się panoszyć tutaj na moim terenie. No niestety nie. Nie, nie tu. Jesteśmy w pierścieniu Judicaela. Przede wszystkim może zrobimy save'a. Czaisz? Ja już u mojej postaci od 7 leveli nie rozwijam, nie? Dlaczego? No bo czekam na profesję. Ale ładny! A ten smok jest słabszy. Ten ma 21 poziom. Czyli byłem na tym najtrudniejszym, stary. Ten to jest pet do lania. Chyba, że mnie zaskoczy jeszcze zaraz czymś. Ja bym go po mordzie. Dobra, no nałożył sobie armor, ale to każdy smok robi. Zionie lodem. No taki... Taki nihil novum ten smok, bym powiedział. No, co ty zrobiłeś? Kubusiu, nie denerwuj się, to urodziesz, koń. No i dobra, lata, no, także super. Ucieka. Boją się na nas. Leci Ice Ball! Ten smok urządza nam Ice Bucket Challenge.
Jaki kozak strzela bokiem. Ale we mnie wjechał. Szybki potek to tolotek. I dalej go lejemy, no. Kalten Zachna. Muszę przyznać, że tym smokiem jestem de facto rozczarowany. O, zabił mnie XD. They see me rolling. Moment, idę siebie podnieść. O, ty z ogonami. Już 12 potek zużyli prawie? No bo zależy też jakie limity ustawiasz, że na przykład ustawisz by do dwóch używali. Nie więcej. Jeżeli jest boss, to do trzech. Hold the door. Dobra. Załatwmy tego smoka, nie? W końcu. Dobra, gdzie się wyjebał Dorian? Leci kula lodu! Powiedzmy sobie szczerze, Dragon Age Inkwizycja jest słaby, bo nie ma healera. Brawo. Uważaj, wiesz, jak już Maciaszek kiedyś ci będzie oglądał, on się teraz taki zrobił, że zmiesza cię z błotem. Tak samo jak zmieszał Dragon Age'a za brak healera. Tak, dokładnie. Wiesz co, jego opinia już dawno mi lata. Poszedł se spać.
Co jest nie tak z tym smokiem? A zbugował się chyba tylko. Dobra, bajo. Kolejny poziom wbity. Thought you'd appreciate that. It's stupid. You see a member of the Barasad in full armor, you run because it's war. Te dialogi między bohaterami są najlepsze. Then they'd have to invade everyone. You're so bloodthirsty. Najlepsze jest to, że żelazny byk jest bi, a Dorian jest homo. I oni tak się ten. Był temat, dlaczego wojownicy Kunari chodzą z odsłoniętymi klatami, a żelazny byk go podsumował. Myślałem, że to docenisz. Coś pięknego. O, pięknie. Nowa broń dla Blackwalla. I to jeszcze taka naprawdę kozacko wyglądająca. W ramach zbroi, czy coś jeszcze tak chyba, tak, ale to dla mnie, o dziwo, w końcu coś ciekawego. Mam pancerz smoczy, obrona przed magią, obrona przed strzem, rozdarcie za trafienie, zdolności kosztują mniej, jeśli mnie wrogowie nie trafią. Tamto mi zwiększa zdrowie, atak. Bierzemy tą nową. Słuchajcie. O, wygląda interesująco, nie powiem. Jeszcze ją sobie zupgrade'ujemy potem. Mamy sporo rzeczy już na sprzedaż, prawdę mówiąc. Okej, mamy nową zbroję. Spójrzmy przez to jeszcze, żeby zlokalizować odłamki. Jeszcze dwa. I ostatni tu. To zbieranie odłamków zawsze było męczące. Ale skoro robimy Emprise du Lion na 100%, to myślę, że się poświęcimy. Dobra, spadamy stąd. Na mapie, co mamy do zrobienia? Albo może dziennik. Emprise du Lion. Zamówienie na płaszcze. I to tyle? No i zebrać odłamki. W Emprise du Lion. Tak więc będziemy mieli lokację na 100%. Tak więc teraz jeszcze szybkie zbieranie odłamków. I kończymy streamka. Powiedzmy, że ta zbroja jest niezła. A no i wbiliśmy nowe poziomy, to jeszcze pozwolę sobie rozdać. A oni nie. Ja wbiłem nowy poziom, oni nie, dobra. Nawet nieźle wygląda ta zbroja, muszę wam powiedzieć. Jest taka mniejsza troszkę niż tamta poprzednia. Co sprawia, że ta postać nie jest taka, wiecie, ubita. Bardzo mi się to podoba. Wyglądam jak łucznik, a nie jak, wiecie, jakiś tam turborycerz, nie? Bo jednak w tamtej smoczej to się wyglądało trochę... nach. Dobra, tu mam odłameczek. Tu będzie drugi. Bierzemy sobie i to, i odłameczek.
Teraz pytanie, czy te odłamki faktycznie otwierają lód, który będzie na tyle wart poświęconego czasu na zbieranie tego? Ty, Kuba, otworzyłeś to, czy nie? Ale co? Tą bramę za odłamki. Nie całą. Jeszcze. Ale już mam prawie całą otwartą. A orientujesz się, czy jest tam faktycznie lód warty tego grindu tych odłamków, czy raczej bie? Nie chodzi stricte o lód, jak przede wszystkim o to, że daje to odporności. Na przykład otwarcie jednej drzwi daje plus 20 odporności na zimno, jeżeli to są te drzwi, wiesz, nie? I o to w tym chodzi. Ja tam liczę na to, że tam jest lód jakiś dobry w sumie. No nie do końca raczej. To trochę chujowo. Lód jest najważniejszy. Legendarny łuk, o. To by było coś. Nie powiem legendarny łuk, to bym sobie przygarnął. Ty grasz magiem, nie? Tak. Magowie w Dragon Age'ach mają zajebiste animacje. Ano. Chyba najlepsze. Najlepsze chyba ze wszystkich RPG-ów, w jakie grałem. Szczerze. Znaczy, może w Divinity animacje tych skilli są też niezłe? Mi w tym, wiesz, gdzie brakuje w Dragon Age, w Inkwizycji, brakuje mi z dwójki tej zmianej animacji, że jak podszedłeś do maga, w sensie jak bił wręcz, to faktycznie było widać, że bije tym kostrem wręcz, a nie miota pociski. Tego mi brakuje w Inkwizycji, na przykład. A no być może, faktycznie coś w tym jest. Ale to chyba jednak taki szczegół bardziej już, nie? Czy tak. Znaczący taki bardziej dla ciebie? Nie, taki tam szczegół. Ostatnie dwa są po drugiej stronie. Oj, i umrę. Przeżyłem. Co tam zawyło? Przecież zabiłem te smoki. Aha, to jest wyjście za mapę, no. Muszę się cofnąć do mostu. No już, no. I co te smoki ujadają, skoro wszystkie wybiłem? Aha. Jest mój kuroliszek jest za gruby. Czy tam smokoliszek? No ale sam przejdzie. Najbardziej drewniany model jazdy na wierzchowcach na świecie to jest chyba, nie? Uraj dropsa. Pizda. Yeah.
Dobra. Cześć, halo. Ja mi sobie wypadł za mapę i by było wesoło. Gdzie jest moje zwierzątko? Chodź tu. Do nogi. Chodź. Piękny. Jedziemy. Jakie to drewniane. Drenwo. Okej, rozumiem. Jest tam, a tam jest skrzyneczka jakaś. Ło, kozak jestem. Parkour master. Parkour jak w Odysei. Patrzcie to. Assassin's Creed Odyssey się chowa przy parkurze w Dragon Age'u. Trzeba się często nieźle nagimnastykować, żeby zebrać te odłamki cholerne. Dobra, tym samym chyba skończyliśmy Emprise de Lyon na 100%. Tak mi się wydaje. A ja muszę spadać niestety, ale później jeszcze piję, nie? To słyszymy jak się najbardziej, później. Trzymaj się. No, na razie, hej, hej, pozdrawiam internety. Pa, pa. Punkty orientacyjne na Emprise de Lyon mamy wszystkie. Obszary w Emprise de Lyon mamy wszystkie. Odłamki w Emprise de Lyon mamy wszystkie. Tak więc mamy lokacje na 100%. Tylko mamy tutaj te... To mamy, to są wykonane, Boże, są bieżące. Wszystko, moi drodzy, trzymajcie się. Bardzo dziękuję, że byliście razem ze mną dzisiaj przy Dragon Age Inquisition. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tymczasem i ja, czyli tutaj moja postać, mój inkwizytor, Dorian, Blackwall i Żelazny Byk się żegnają. Widzimy się następnym razem przy jakiejś okazji, jakiegoś streamka. Trzymajcie się serdecznie. Hej.